Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: warunki techniczne dla instalacji grzewczych oraz wybrane zagadnienia technologiczne. Temat: urządzenia grzewcze. Dzień dobry. Chciałabym porozmawiać z Panem na temat urządzeń grzewczych. Dzień dobry. Nie ma problemu, chętnie odpowiemy na wszelkie Pani pytania. Na początek niech Pan powie, czym są urządzenia grzewcze. Urządzenia grzewcze to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdej profesjonalnej kuchni bądź łazienki. Zaliczamy do nich m.in. kotły, kominy czy piece. Nie obejdą się bez nich restauracje, hotele, bary, stołówki szkolne, pracownicze czy szpitalne, bądź jakiekolwiek inne obiekty zbiorowego żywienia, gdzie ważne jest, by wydać wiele ciepłych posiłków w krótkim czasie. Jak często należy dokonywać konserwacji urządzeń grzewczych? Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie grzewcze. Podstawowe czynności konserwacyjne to utrzymanie urządzenia w czystości, wymiana zużytych podczas eksploatacji części. Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku. To może powie Pan teraz o korzyściach, jakie wynikają z regularnych konserwacji urządzeń grzewczych. Pierwszą korzyścią jest większe bezpieczeństwo eksploatacji. Po sprawdzeniu kotła lub termy przez osoby posiadające kwalifikacje zyskujemy bezpieczeństwo i spokój. Należy również pamiętać, że urządzenia te są bezpieczne w użytku, jeżeli są poprawnie zaprojektowane, zainstalowane i użytkowane. W przeciwnym wypadku zagrażają one osobom, które z nich korzystają. Drugą korzyścią są niższe rachunki. Niekonserwowane urządzenia powodują wyższe rachunki, ponieważ na przykład zabrudzony panik mając niższą sprawność wymaga większej ilości czasu nagrzewania, co wiąże się ze wzrostem rachunków. To tak na koniec, niech Pan powie, czy termę bądź kocioł można zabudować w szafce? Oczywiście, że tak. Jednak należy pamiętać, aby zapewnić tym urządzeniem możliwość prawidłowej pracy oraz dostęp świeżego powietrza do spalania. Trzeba również pamiętać, aby nie montować tylko dna i sufitu szafki, pozostawiając boki i drzwiczki. W przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania powietrze dostarczane jest niezależnym przewodem i niepotrzebne jest wykonywanie dodatkowych otworów. Ostatnią rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest to, żeby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia. Dziękuję za wszystkie informacje, na pewno też z nich skorzystam. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.